Hej, witajcie w tej mega szczęśliwej kontynuacji poprzedniego odcinka. Zombie Apocalypse. Mam dziadka, ciągle się nie mogę z tym jakby, kurczę, byłem najbardziej najarany na tą postać. Udało się nam ją odblokować, więc teraz w sumie nie wiem, na co się przerzucę, ale na coś powinienem być najarany, więc zaraz się okaże, na co się przerzucę, jak zobaczę tylko jakąś fajną inną postać. W multi na przykład. Muszę znaleźć swojego, tak jakby, swój punkt tego... I nie podniecenia, tylko żądzy chęci otrzymania tej postaci. Tak, muszę znaleźć taką postać, taki mój punkt zainteresować, że tak bym to ujął. Powiem wam szczerze, że tchu mi brakuje. Nie wiem, pakiet nawozów 35 tysięcy. Odblokowaliśmy w piździu części i rzeczy od zombie, więc może byśmy może odblokowali jakąś postać od roślin, jeśli nam szczęście dopisze. Nie wierzę, po prostu nie! Legendarne, słuchajcie! Wiem, że może drugiej części tak szybko nie dostanę, ale chomper składający się, czy pożeracz, z dwóch części będzie fantastyczne. Super, legendarna postać. Wiem, że legendarne inne w nieskończoności się zdobywa też i tam pójdziemy, ale nie w tym odcinku. W tym odcinku jest plan przetestować nowe postaci, zdobyć na nich levele na multi już potem za chwilkę. Oprócz tego mamy kukurydza pędzla, który się nam może odblokuje, może nie. Straszne macki mamy. Mamy co? Pęknięty kamień, to na zębach chyba. Srebrny zawijas. Samoożywienie i chwast z terakotą. Przepraszam. Pakiet nawozów. One more time. Bang, 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 bang. Słoneczny Faraon, dziękuję, nowa postać. Uwielbiam tą grę dzisiaj. Po prostu jest zacna, dosłownie. I ogólnie z tej radości powiem wam szczerze, że dzielcie się tą radością ze swoimi znajomymi i podsyłajcie ich na mój kanał, będę bardzo wdzięczny. Fantastycznie, Słonecznik Faraon. Więc jak będziemy rośliną, będzie koło testować u roślin. Pozostałe postaci odblokowaliśmy chyba wszystkie u zombie. Pieroństwo, ale dzisiaj fajnie, bo u zombie. Przede wszystkim dziadek. Jaram się do teraz. Coś zrobiłem. Ostatnio otwarty pakiet mi pokaż. Fontanna. Fontanna. Aha, w sensie tu. W sensie do kaktusa, okej. Okay. Złoty posąg róży. Pierwszy raz chyba nam się udało odblokować jakiś posąg w pakach. Nie wydaje się wam, bo mi tak. Maziowy grzyb, kolczaste okulary, liliowy cylinder, czy też chwast z terakotą. A swoją drogą chciałbym zobaczyć, ile kosztuje 500 monet, jakbym chciał. 53 zł, no fantastycznie. Chyba nie. Chyba nie, 53 zł to ja mam nową grę. Tą taką, co się zbiera, takie różowe, wiem. Kurczę, jak to się nazywało, już nie wiem, ale wiem, że fajnie i prawdopodobnie będzie z niej seria. Dobra, pakiet nawozów. One more time. Uwaga. Teraz już mnie, o, chomper. Yeti pożeracz, dwie części do niego i mamy. Odblokowano bohatera, fantastycznie. Yeti, ja się ze wszystkiego cieszę. Fajnie, nawet pożeracz, spoko. Srebrne kulary kulczaste, kokosy, srebrny kapelusz z piórkiem, samoożywienie, czy też uzdrawiający kwiat. Słuchajcie, resztę poświęćmy na pakiety sługusów, bo zasłużyły, tak? Uzdrawiający kwiat, fantastycznie. Dajcie, żebym ja miał tego zapas, żebym tego nie musiał tyle zużywać. Tak jak to zawsze było, wiecie gdzie, zawsze tak było w tym, w jedynce, że ja tego miałem tak dużo, tak od groma tego wszystkiego. Pan Mrozek, fajnie, że po prostu tego nawet nie zdążyłem zużywać. A oprócz tego mamy aż 18 gwiazdek, które można bezpardonowo wydać. Bo po co mi one? Tak. Tak, tak, tak. Pójdziemy sobie przeszukać może jakieś skrzynie. Chwast z flagą. Burzowa trzcina. Karabin groszkowy. Zombie szarak. Bot strzelający. Super. To oprócz tego, że już wydaliśmy tych, słuchajcie, tych monet tak dużo, tak w piździu dużo, to teraz
Może nie dziadkiem, bo dziadek jest trochę powolny, powiem wam szczerze. Przerzućmy się na roślinę. I dajmy pomarańcz. I pomarańczą sobie pozwiedzamy. Pootwieramy skrzynię jeszcze, słuchajcie. Nie będziemy się skupiać na zadaniach, ale skrzynię pootwieramy. I potem przerzucamy się na multi. Tylko pytanie, gdzie tu skrzyń szukać? Bo to jakby do końca nie wiem, powiem wam szczerze, w tym momencie, gdzie jeszcze są jakieś, które nie otwarłem. Na pewno w tym, w kanałach i tam będę podążał, chyba że po drodze coś się trafi. Coś za 5 się może trafić. Bo jeśli się trafi, to by było całkiem spoko. Tu jest skrzynia. Za ile? Za 5. A czekajcie, ile mam? 18, to jest 7, 14, to nam nie starczy. Starczy nam na 5, 7, też nam nie starczy. Na 2 piątki, na 7 by starczyło. Więc jedna stąd. Plac zabaw dla robokotów. Fantastycznie. Super. Tu jest jeszcze ten, ale tam nie doskoczę. Tam będzie trzeba mi piszutera. Ona jest na pewno za 5. Idziemy sobie tą postacią otworzyć do kanałów jedną za 7 skrzynię. A jak otworzę w kanałach jedną za 7, chyba że tu gdzieś po drodze jest za 5, w co wątpię, a to przerzucimy się jako piszuter i weźmiemy tamtą jeszcze. Dobra, powiedzcie mi, bo ja na pewno wiem, że tu gdzieś skrzynie są nieotwarte. Trzeba je otworzyć. I za 7, i co? Twardy zawodnik, przedmiot na podwórko. Czyli co, kolejna armata, którą bym mógł wyszczelić. Fantastycznie. Przenieść się do bazy, dajcie mi piszutera. Ale przez te 2 odcinki, które były teraz, masakra, tyle się naotwieraliśmy, tyle nas zdobywaliśmy. To niesamowite, mam nadzieję, że wam, no, na pewno wam się chyba nie znudziło to. Mam nadzieję. Gdzie ja szedłem po te skrzynie? Tutaj, nie? Ona jest chyba tam gdzieś. Tylko ja bym chciał jedną rzecz stwierdzić, że jak ja teraz użyję trójki, to będę musiał czekać na kolejną, a bez kolejnej to jakby nie wskoczę, więc sobie dojdziemy bez użycia trójeczki. Jeśli dojdziemy, to później trójkę użyję. To jest chyba tutaj. Jeśli dobrze kojarzę, to tam powinna być skrzynia. Muszę odejść trochę i sobie tak. Nie dwójka, tylko trójka, pieronie. No, o to chodziło. Powiedz, że za 5 i będę szczęśliwy. Donica z bambusem. O, okej. Okay. Odblokowujemy tego w pierony, nie? Ale oprócz tego, że to odblokowujemy, to moglibyśmy to dawać na podwórko. Co prawda ja bym to mógł dawać, a nie daję. Przenieść do bazy. Tak jest. Pokażcie, jakie tu mamy zadania. Od roślin nic, ale od zombie. Gwiazdy sportu, 15 groszkostrzelców, jako dowolny superbohater, 1 gigapniaka to nie tutaj, a gra online, 25 asyst, możemy wykonać, 3 gry w trybie bitwa drużynowa, suborbinacja, to nie, dajcie zombie jeszcze, gwiazdy sportu, to będę wykonywał na ogródku, to dajcie może tu coś. Wszystko od suburbinacji pogięło was. Bitwa drużynowa, teraz tego nie będę robił. Może to być, może tam, nie wiem, zrobi się, jakoś mi w tym momencie nie zależy. W tym momencie zależy mi, by przetestować na bitwie o teren nasze nowe postacie, które rozlosowaliśmy, a ich jest tyle. Po prostu mózg zniszczony. Jest od groma. Piździu dużo, autentycznie. Przyrzekam, że ich jest bardzo, 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 bardzo wiele. Powiem wam szczerze, że dzisiaj nagrałem tych odcinków trochę więcej i już wiem, że wieczorem będę miał co najmniej 3 godziny składania tego wszystkiego. Ale to nic, to jest w sumie dosyć przyjemne, bo była dosyć długa przerwa. Ja 2-3 dni nawet nic nie nagrywałem, powiem wam szczerze. Nic nie nagrywałem i teraz tak powrócić? Świetna rzecz, tym bardziej, że dostałem 500 monet, tysięcy. Rozlosowaliśmy w... Już mówiłem ile? Bardzo wiele wszystkich rzeczy, więc fantastycznie, jestem mega podjarany, mam nowe postacie, które możemy expić, możemy im zdobywać poziomy, tak, jestem zombie, dziękuję. Aha, ten ma 4 i 5, bo już nim graliśmy w ramach testu postaci. Dobra, to że w ramach testu, to darujmy sobie na razie go. Tu nic nie wylosowaliśmy, ale wylosowaliśmy nowego chyba żołnierza, z tego co mi się wydaje. Strażnik parku?
Jego wylosowaliśmy? Nawet nie wiem, bo tego tyle było. Na pewno wylosowaliśmy nowego inżyniera. Czy nawet dwóch. Pan Zdzisiotek, sprzątacz ogrodnik. Sprzątacza chyba wylosowaliśmy. Na pewno tego, technik dźwięku pamiętam. Tego trochę było, a Mati nie pamięta, które to już były. To jest w ramach prezentacji, to tutaj nie. Dajmy inżynierów. Bo oni tu mają ogólnie słabo z poziomami. Pan Zdzisio. Pan Zdzisio! Dajmy pana Zdzisio. Tego, a pokażcie jeszcze personalizację przy tym goście. Gościu. Korona. Korona u pana Zdzisia, nie? Oto gnomia perspektywa. Bo nie, bo nic nie zobaczę. Dajmy czystego pana Zdzisia. Tak, pan Zdzisio jest przygotowany do życia, tak będzie... Tak dzisiaj będzie u mnie. Czapka specja i wstecz. Bez kombinacji. Mam przygotowany Zdzisiu do pracy, idziemy. Let's go, zobaczmy jak ty strzelasz. What the hell? Co najmniej tak trochę dziwnie, ale okej, okay, zobaczymy ile ty zadajesz tym obrażeń. Jeśli w miarę dosyć dobrze, to spoko. O, tu też idzie chyba ten sam. Pan Zdzisio. Tak jest, aż się musiał na mnie popatrzeć. Dobra, zobaczmy. Wydaje mi się, że chyba dajemy radę, jak tu już się przedostajemy. Widzę, że on to zbudował. A chciałem ja to zrobić. O, nie zadaje tak fantastycznie wiele obrażeń. Ale to nic. Daj to. Musicie się pokazać. Tu jest nasz. To dużo nie da. Oni tam są daleko. Dobra, to ja się też przenoszę daleko. Wiecie co? Tu jest taki jakiś, ktoś to nazywał easter eggiem, że tą klapę można otworzyć bądź też zamknąć. O, interakcja. Otworzyłem. Najprawdopodobniej właśnie o to chodziło. Ja utłukłem. Aż to jest niesamowite. Jeszcze drugiego. Daj to. Ej, ten pan Zdzisio sobie daje radę, nie powiem. Ale aż trzech, to ja musiałem chyba przy wszystkich trzech przyfarcić. I to ładnie, oni musieli mieć mało życia. Nie ma innego wytłumaczenia. Aczkolwiek jako zombiaki widzę, że sobie dajemy radę. Ciśnij. Zdzisiu. Mnożnik 1.25 nas nie zadowala, ale to nic. Ważne, żeby sobie pograć. Na tym mnożniku zdobędziemy drugie poziomy na nich wszystkich. Drugie poziomy będą wystarczające. Po nich! Owszem, nie, ale teraz w tym momencie nikogo nie zabiję, to ciekawe. Przedtem utłukłem, a teraz nie. Dobra, wystrzelaj, to idziemy. A ja bym was podnosicie, dobra, do tego chyba nie zdążę, on się zdąży sam od siebie zrespić, właśnie, dokładnie, nie lubię tego, czy nie, no spoko, może być. Mówię, wow, nie strzelaj po nas, bo mnie tu, chwila, muszę przejść, najpierw ty i teraz ty, fantastycznie, uratowałem chyba jakiegoś naszego zombiaka, małego, mało spostrzegawczego na pewno. To jest to miejsce, w którym trudno przejąć. Tak jest, ty tam się ustawiaj się, przejmij się starej. Ej, to ma opadanie. No, takie delikatne, ale ma. Taką trawerzik taki. O, bum. Łodziecko. Ty. Się przeraziłem. Patrzcie, wszyscy tu jumpery same. Chwila, tylko nie w moją stronę. Ty, nie! Ale co porobił, skąd? Stary, przecież ja go nawet nie widziałem, nie? Groszkowy tłumik. Panie Zdzisiu, jak ja zaraz zmienię wszystko na tego, na wiecie kogo? Na pirata nowego, to będzie fantastyczne. To się rośliny nie pozbierają. Podejdź, on tam może ponownie, tylko że tu jest tyle tych... No.
Czekaj, odrespię cię. Bo tam ich było dużo. Patrzcie, no jakie zwłoki wielkie. Sakra, jak odleżyny będą, to będzie taka dziura w ziemi. Takie pieruństwo duże, będzie trzeba to łatać inną ziemią i później posadzić trawę. No i stary, na co ci to było? Poza tym jak tam odleżałeś, to ten plecak na pewno się wbił pod ziemię. Dajcie jego, on powkurza przynajmniej wrogów. Ej, ale zombiaki, bo tak a propos. Chciałbym zauważyć, iż mamy problem z przejęciem tego miejsca, więc... Pan z dziś omrozi. Dobrze. Dobrze, i teraz ty. Hehehehu, trzech. Wow. To nie wiem, kto ucieka, czy ja, czy ty. Jeden na jeden, tylko że już mam mało życia. Ja sobie ciut ucieknę. Hehe, udarowała mi, super, fantastycznie. Udało się przeżyć. Tylko że nadal to nie zmienia faktu, że nie dajemy rady przejąć tego. A może teraz? Może teraz, już wam pomagam. Nie, dlaczego? Nie. Dlaczego? Nie, Mati. Kurka, pojaw się. A to na faście turumy, bo tam nasz zombie jest. Nasz kuchenny. Coś tam, o, przejmuje. Jak on tak długo tam potrafi żyć? Dobra, już padł. Musimy, mamy minutę. Zombie, dajmy radę. Musimy to jakby zdołać, przejąć i coś z tym zrobić. Niech mi się ta trójka już wyłączy. No. Tu jest nasz, ale tu idzie kaktus. Nie wiem, pięciu ich nagle padło. Był taka dzing, 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 dzing. Ja nie wiem, co się dzieje, ale dzing, 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 dzing. Pojaw się teraz. Nie zmień postać, albo dobra, w sumie. Nie, już dzisiaj zrobimy trzeci poziom. Jak już nam tak dobrze idzie, to dlaczego by nie? Poza tym podoba mi się jego taki odcień tego żółtego. Ten taki żółty wchodzący, zachodzący ciut na pomarańcz. Przez taki, no fajny kolorek ma. I zadziwiająco długo działa na trójce. Mroźny wiatr. Po 15 sekund chyba, czy o co chodzi. Bam! Idę teraz się wykazać i podniosę to magiczne przejście. Cudowne. A może hot doga? Nie. Ja bym to chętnie zrobił, ale widzę, że już tamten tam ciśnie. Może się nie udać. Tu jest przełącznik, tak a propos. Tam się zdobywa gnoma. To jest pod nami? A to ci dziwne. Asysta. Tu jest róża. Kuza! Koza i piszuter zaczajony. Fantastycznie. I mnie zblokowała ściana. Czy mam trzeci? Nie mam. Aj, to tak z daleka trzeba zasuwać. Ten to już chyba zrobił. Kurczę, to nie spodziewałem się. Dobrze, że tamten to przejście zrobił. Wskrzesimy tych słabszych, żeby... Chodź tu, chodź, 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 chodź. O, podskoczyłem, ten mnie nie dobił. Ale dlaczego ich tu było dwóch? Ja się proste... O, super, zemsta za grobu, fantastycznie. Ale proste pytanie. Pan dzisiaj ma już trzeci. Dlaczego to było tak blisko naszej bazy i dlaczego tam... Dobra, to było co najmniej ciekawe. Ja chcę się dowiedzieć, jak to działa.
To jest na pewno chyba z dosyć bliska. Technik dźwięku, ale się zdziwią. Ma zdrowie. Cicho, idę róże zeżreć. Jakkolwiek to można zrobić. Tam się nie dostanę, bo to tak nie strzela. Jakby się tam dostać tak, żeby mnie przeniosło tam tak szybko. Tu akurat mam dziwne miejsce, bo nie mogę się ani dostać tu, ani tam. Możecie przyjść. No, ubij go. Albo tego tam. Ktoś mnie wyczaił, już chyba kukuryc. Nie, ty, ale to jest tak daleka. Ten technik dźwięku, powiem wam, że może być ciężko. Jest i przejście. Może być ciężko, bo to trzeba faktycznie ewidentnie podejść do nich. Aczkolwiek jak się już zbliżę, to może mieć mega siłę rażenia. Nie, za to bym nie odpowiadał. Trzeba tu podejść po prostu na hama i sprawdzić. Aha, dobra, może się nie udać. Hehehe, przejęliśmy. Fantastycznie. Ja ciągle próbuję. Nie, zdecydowanie powiem wam szczerze, że zmieńmy go, bo totalnie mi się nie podoba. Mam go, ale to nic. Nie znaczy, że nim będę grał. Jeszcze jest bardzo rzadki. Dział dźwiękowy może zadawać ogromne obrażenia z bliska. No ogromne, ale podejść blisko, stary. Podejdź, nie da rady. Bierzemy dziadka nowego. Muszę się nim nacieszyć. Przede wszystkim, jest priorytet. Przepraszam. Chodź tu, pomarańczka. Pozdrawiamy. Ty jesteś ze mną. Hehehehe, od razu inaczej. Wow, tu był chomper, ale się podziało. Ja 3%? Mati, było trzeba wykonać strzał. Przynajmniej jeden. Dobra, ja wam pokażę, jak się gra. Jasne, stamtąd, możesz próbować. Mógłby go ktoś ostrzelać, byłbym bardzo wdzięczny. Żeby oni tam nie siedzieli przynajmniej. Tam jest kolejny, który tylko czeka. No, płoń. Hehe. Widzisz, nie było, nie warto było kampić, mamy ulepszenie. Chwila, moment. Z tego co pamiętam, to mam jeszcze cudowną umiejętność numer 3. Super, ale może nie tak dużo jej było. Nie wiem, po kim strzelałem. Po tobie w tym momencie. Super. Seria 3. Wow. Nie. Chomper! Ojej, już chciałem jedynkę uruchomić, żeby, wiecie, umiejętność się zdążyła włączyć, zanim on nie zeżre. Ale się nie udało. Dźwignia popchnij. Oni sobie tu nawet radzą. Dosyć blisko, ale sobie radzą. Ale nie możemy tak łatwo się poddać. Dawaj trójkę, będziemy szczylać. Nikomu nie zadałem obrażeń. Naprawdę nie. O, zadałem, super. Przeładuj. Teraz ty. Jasne, możesz mnie tylko próbować opluć. Coś tam zdobyliśmy, jakiś punkt, czy kiwi, jakieś przejęcie. Podpaliście.
I co, Groszek, myślisz, że tam jesteś, tam jest dla ciebie bezpiecznie? Wow, może i tak. Niech go ktoś tam utłucze. No, dziękuję, pozdrawiam. Tam jest Chomper, ktoś go utłukł, fantastycznie. Nie, dobrze to rozegrał, naprawdę dobrze, ja się pogubiłem przy strzale z bliska. Gdybym miał strzał z daleka przybliżony, to by było na pewno lepiej. A sorry, że się tak w ten sposób uciekłem ci od leczenia, ale to nic, musicie przeżyć. Przełknąć to przede wszystkim. Ty! Z dużą dupą! Fantastycznie, gratuluję. Tylko asysta. No. A to od czego, bo bym chciał wiedzieć? Bo na pewno... Jaki popskok? Jakim prawem? Przecież on tylko skoczył na mnie. Będzie się mnie odradzać, czy nie bardzo? Widzę, że nie chce się wam, ale to nic. Nie mam tego za złe. Przepychajcie tu dalej! Zdobyliśmy chyba ten... Zdobyliśmy chyba tak, wydłużony czas, dokładnie o to chodziło. Miałem wrażenie, że tu gdzieś lata ten... Że gdzieś lata... no wiecie bardzo dobrze co. Super. Daj jedynkę. Albo się ukryć, albo nie wiem, niech to wyleci. No, Boże, to akurat w złym miejscu, ale to nic. Ci sobie, kurczę, jacy waleczni, naprawdę, szacunek. Za waleczność. Dziękuję, to ja. Nie we mnie tylko, nie, dlaczego? Why? Ziarny strzał 28%. Ale to nic. Wiecie co robimy? Pojaw się. Mamy minutę, żeby to tam docisnąć. Więc trzeba się trochę poświęcić. Przestanę dalej. Tamtych przynajmniej ostrzelam. Oni nie będą strzelać do naszych. To będzie pomocne. Jasne, rzuć, gdzie ty tą fasolkę rzuciłeś? Tu te pilnowanie wiecie, okien może być mega pomocne, bo oni się będą wycofywać i naszych nie będą tłuc. I to się może jakby udać, to się może przypodobać naszym. Myślę, że tam cię nie widać? Tuż cię widać, lepiej zmykaj. Nie zależy mi na tym, żeby kogoś zabić, tylko ich nastraszyć. Przede wszystkim. Albo przy okazji mogę utłuc. Trafiony. Uciekaj, widzicie, oni idealnie wszyscy uciekają. Ja tu zostanę, bo robię dosyć dobrą robotę, mi się wydaje. Tylko że nie dopchaliśmy. Mogłem się... No, niesamowite to jest. Ja tam jestem, widzieliście? Byłem. O, tu przynajmniej spadałem. No, trudno. Gratuluję, rośliny, wygrałyście, ale przez tą waszą walkę, ewidentnie, bo walczyłyście równo. I zobaczcie, praktycznie prócz dwóch kaktusów i dwóch jednej róży, to wszystko są postaci z jedynki. Ile mam? 22 tysiące? Dziękuję, pozdrawiam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczcie, co macie w opisie, zobaczcie, co macie w outro. Odcineczek kolejny będzie już jutro, bo ten tak jakby mieliście dzisiaj drugi. Chyba że bardzo, bardzo chcecie i będzie, no nie wiem, 32 poziom. Niewiarygodna. Niewiarygodna, autentycznie. Dobra, w tym momencie naprawdę to tyle. Miłego dnia wam życzę. Oglądajcie sobie film z outro. Miłego dnia, powtarzam się. Hej.